Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Sporo osób zastanawia się, w jaki sposób ustawić antenę do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. I jeżeli jesteśmy już na dachu, czy też na elewacji, mamy możliwość przymocowania stabilnie naszej anteny, zastanawiamy się, w którym kierunku skierować. Popularna metoda jest taka, że patrzymy na inne anteny, w którym kierunku są skierowane. Jednak nie jest to idealne rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu pobrać na swój smartfon aplikację o nazwie DVB-T Finder. Taką aplikację instalujecie na swoim tablecie lub smartfonie. Tylko ważne, żeby urządzenie posiadało GPS, czyli lokalizację GPS, lokalizację satelitarną. Ok, gdy taką aplikację już zainstalujecie, otwieracie ją i po chwili zobaczycie w górnej części swoją pozycję, gdzie się teraz znajdujecie. Następnie macie tutaj różne nadajniki, jak widzicie. Wybieracie ten, który Was interesuje. Mnie interesuje ten tutaj Katowice Kosztowy. 22,3 km ode mnie. Klikam sobie i już mi pokazuje tutaj na zielono, tutaj w środku pokazuje mi informację, jak być antena powinna skierowana, że tak powiem, jak powinna być skierowana. Czyli tak jak smartfon jest skierowany, tak powinna być antena skierowana. Ale najlepiej skorzystać z jednej rzeczy, z mapy. Tu po prawej stronie u góry klikamy mapa i na mapie już wtedy bardzo precyzyjnie możemy sobie zobaczyć, o, możemy trochę powiększyć, zobaczcie, gdzie jest ten nadajnik, gdzie my jesteśmy. O, spójrzcie. O, tu. I teraz tak jak smartfon jest odwrócony, tak my powinniśmy skierować naszą antenę. O, tutaj. Czyli ja muszę troszeczkę obrócić w lewo. Widzicie, jakie to jest ułatwienie? Tak więc nie musimy patrzeć na inne anteny, które są gdzieś tam na dachu zamontowane, tylko możemy samodzielnie ustawić ją niemal perfekcyjnie lub bardzo dobrze. A następnie oczywiście jedziemy do telewizora, wyszukujemy kanały. Z mojej strony to tyle, dajcie znać, czy używaliście tej aplikacji, czy też używacie, lub może jakieś inne polecacie, to piszcie w komentarzu. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam!